Janusz, wygrywamy 2 do 1, ale trzeba powiedzieć, to nie był łatwy mecz. Nie był. Wiedzieliśmy, że Kluczbork będzie walczył o każdy punkt. To jest bardzo ważne dla nich, żeby się utrzymać. W tej lidze w pierwszej połowie no, pokazaliśmy, że potrafimy fajnie grać i byliśmy przygotowani, jednakże w drugiej połowie znowu coś było, że nerwówka się jak zwykle wkradła, niepotrzebna i trzeba było strzelić bramkę na 3-0 i byśmy mieli z głowy. A myślisz, co było przyczyną właśnie takiej no, niezbyt dobrej gry w drugiej połowie? No powiem szczerze, że nawet bardzo złej gry i nie mam wytłumaczenia teraz na to, nie wiem tak naprawdę, musimy zrobić analizę, trener nam na pewno powie, co było nie tak. Janusz Trudykowski zdobył swoją 14. bramkę w tym sezonie, no i chyba ponownie włączyłeś się o walkę o Króla Strzelców. Tak, aspiruję do tego miana, chcę strzelać bramki i mam nadzieję, że mi to się uda. Już za tydzień mecz w Siedlcach, no i w takiej formie Bytowia na pewno ma szansę na kolejne 3 punkty. Oczywiście, my w każdym meczu gramy, pokazaliśmy nawet i z Wisłą Płock i z Arką Gdynia, gdzie tak naprawdę mogliśmy toczyć równą walkę. No i z każdym przeciwnikiem, aczkolwiek musimy dobrze się przygotować do tego i po prostu grać tak jak w pierwszej połowie.